czy masz odwagę powiedzieć żono? I stałem tam, gdzie stało domo. Słuchajcie, szukałem myszkę. Szukałem myszy, to nie takiej miauczącej, jedzącej ser, to myszy komputerowej. I jak się okazuje, znalezienie zwykłej, najprostszej myszki na USB na kablu w obecnych czasach jest czynnością trudną. Można znaleźć w sklepie milion myszek bezprzewodowych. Jedne będą z odbiornikiem, który się wtyka na USB i będą chodziły na dedykowanej częstotliwości. Drugie będą chodziły na Bluetooth i wtedy nie będą wymagały tego odbiornika. Trzecie będą uniwersalne, bo ponieważ będą mogły chodzić z odbiornikiem po swoim paśmie albo po Bluetooth. I taką ja posiadam u siebie myszkę Xiaomi Mi Mouse Pro 2. Bardzo fajną myszkę. Jednak problemem jest to, że wszystkie myszki bezprzewodowe działają, kiedy macie włączony system. Czy to jest Windows, czy macOS, czy Linux. On musi być włączony system, wtedy działa myszka. Nie da się myszki bezprzewodowej używać w BIOSie. No po prostu się tego nie da. No i się do rejestratora odczepił. No, sturwy syn pierdolony. No. Nie da się tego typu myszki używać w BIOSie, co jest dużym problemem, ponieważ przy starych BIOSach używaliśmy tylko klawiatury. Przy nowych, przy UEFI używamy także myszki. Problemem jest co innego. Problemem jest niestety to, że jest inny tutaj niestety problem. Problem jest niestety, ale tego typu, że klawiatury na bezprzewodowej też nie jesteśmy w stanie użyć w BIOSie ani w UEFI. Tu jest problem, że trzeba użyć urządzenia na USB. Urządzenie na USB działa w BIOSie. Potrzebujemy wejść do BIOSu, to niestety trzeba odłożyć klawiaturę na Bluetooth na bok, myszkę na Bluetooth albo bezprzewodową zwykłą też na bok i użyć urządzenia, które posiada zwykły port USB. W tej chwili kupienie myszki przewodowej graniczy z cudem. Coś, co powinno być dostępne wszędzie i kosztuje 2 euro. Wymagało przejechania przeze mnie 50 km, aby to zdobyć. I wiem, że jakiś czas temu nabyłem tego typu myszora sobie. No ale, no słuchajcie, no nie popadajmy w jakiś absurd, no bo to powinny być rzeczy powszechnie dostępne. Dobra, idziemy dalej. Bo powszechnie dostępne nie powinno być z tym jakiegoś wielkiego problemu. Tutaj niestety jest, jaja się dzieją, naprawdę dzieją się jaja, żeby kupić zwykłą myszkę, zwykłą klawiaturę na USB, przejechać 50 km, nadenerwować się, nastać w kolejce, ponieważ było to w sklepie, który nie posiada niestety kas samoobsługowych, tylko posiada wszystkie kasy z personelem i trzeba było stać w gigantycznej kolejce, żeby tam to załatwić. No poczułem się naprawdę bardzo niedobrze, że aż takie kombinacje są konieczne. Ach, ludzie. I trudno, żebym był w tym momencie naprawdę zadowolony, zachwycony, no bo nie jestem ani zadowolony, ani zachwycony takim rozwiązaniem, że musiałem aż tyle się poświęcać i zasuwać taki kawał drogi pod upią myszkę, która powinna być dostępna nawet na poczcie. Ta rzecz, myszka i klawiatura na USB powinna być dostępna. Rzeczy, które kosztują w granicach 2-3 euro, no słuchajcie, to nie róbmy sobie jaj, że takim czymś trzeba było zapierdalać na drugi koniec świata. No. No masakra, na razie to jest jedna wielka masakra. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie biskupie, do was to mówię, wstydzi się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, ducha nie traćcie, uwierzcie w naszą wygraną w walce. Uwierzcie w to, że już niedługo, więc niech
lepszy będzie kraj.